z partnerstwem Jezusa. Kiedy chcesz mieć z kimś kontakt, to nie ma niczego lepszego, jak spotkanie twarzą w twarz, prawda? Biblia ukazuje Bożą twarz na wiele sposobów. Ukazuje również, w jaki sposób komunikujemy się z Nim, w jaki sposób On się komunikuje ze swoim stworzeniem. Komunikacja ta jest Jego sposobem na wypełnienie luki, jaka istnieje między człowiekiem a nam najwspanialszym naszym Stwórcą. Panie, przychodzimy teraz do Ciebie, ja przychodzę szczególnie uwielbić Ciebie, Panie. Pragniemy widzieć Ciebie, pragniemy, abyś Ty władał nad naszymi sercami, nad naszym życiem, Panie. Ja Cię proszę, abyś w moje usta wkładał Twoje słowa, Panie, aby Twoje słowo poruszało wszystkie serca, abyśmy rozumieli to, co Ty chcesz powiedzieć do nas, a przede wszystkim do swojego Kościoła, Panie, jak Ty, tak jak to mówiłeś do swoich uczni za tamtych czasów, wspaniałych, pięknych czasów, za których chodziłeś ze swoimi uczniami, a oni z Tobą, Panie. Prosimy Cię o zbudowanie dla wszystkich. Prosimy Cię, aby nikt stąd nie wyszedł, Panie, nieprzemieniony chociaż troszeczkę dzisiejszego dnia. W imię Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen. Zacznę dzisiaj od pewnej historii, kochani. Otóż w XVIII wieku na bardzo niebezpiecznym wybrzeżu Cleveland, gdzie rozbijało się wiele statków, pewna załoga podjęła decyzję zbudowania stacji ostrzegawczo-ratunkowej. Miała ona jednak tylko jeden statek ratowniczy. W związku z tym załoga jego pracowała niemal bez ustanku, dzień i noc. Był to bardzo niebezpieczny teren, statki się rozbijały. I załoga przyczyniła się do uratowania wielu ludzkich żyć. Z kolei co spowodowało, że ci ludzie wdzięczni za to rozgłaszali o tym, co ta stacja czyni w życiu ludzkim ludziom na zewnątrz, w okolicach. I ludzie zaczęli wspierać tą stację. Zaczęli przychodzić, zaczęli zgłaszać się do pracy, do tej stacji, do pomocy i zaczęli wspierać finansowo. Także stacja w pewnym czasie mogła kupić kilka innych jednostek pływających do ratowania. Również zakupiono nowy budynek, wyposażono w wiele drogich, wspaniałych mebli. Zaopatrzono w kuchnię i stołówkę, coś w rodzaju kawiarni. Zaczęto trenować nowe załogi, ale ludzie zaczęli przychodzić do tej stacji, zaczęły odbywać się tam spotkania, najpierw załogi stacji, potem spotkania towarzyskie. No i jej założyciele, mniej będąc zainteresowani sami już w pomaganiu innym, zatrudnili zawodowych ratowników. Stacja zamieniła się w klub. I spotykali się ludzie, bardzo fajny czas spędzali. Powiesili na froncie wielki z brązu emblemat. W głównej sali postawili na środku jako dekorację łódź ratunkową. I wspaniale spędzali czas. Pewnej nocy wielki statek rozbił się przy brzegu i załoga ratunkowa przeprowadziła na stację dziesiątki mokrych, zmarzniętych, brudnych rozbitków. Piękny nowy klub został okropnie pobrudzony, zdewastowany. W związku z tym postanowiono na przyszłość wybudować prysznice na zewnątrz, aby ci, którzy są ratowani i przychodzą brudni, zabłoceni, mogli się najpierw wykąpać, wymyć i do stacji wejść czyści. Jedni chcieli zachować obecny charakter stacji, inni nie, w związku z tym postanowili zwołać zebranie. Na tym zebraniu zdecydowali, że pewna grupa zdecydowała, że się odłączy i zbuduje drugą stację obok, która będzie służyła temu, do czego została powołana. Kiedy to zrealizowali, po pewnym czasie stanęli przed podobnym doświadczeniem, przed podobnymi okolicznościami, jak poprzednia stacja. Również stali się klubem Marina i ratowanie ludzi stało się mniejszym, coraz mniejszym priorytetem. Jednak kilku jej członków, których na sercu było ratowanie ludzi, założyło następną stację. I historia jednak powtarzała się jeszcze kilkakrotnie. I dzisiaj, kiedy będziecie płynąć jeziorem Erie, spojrzycie na to wybrzeże, to jest tam pełno klubów Marina. Statki dalej się rozbijają i ludzie toną.
Jak chyba się domyślacie, a może wielu z was wie, jest to historia Kościoła. Jesteśmy stacjami ratunkowymi ludzkich żyć. I może się stać bardzo łatwo, że zamienimy się w klub, jeśli zapomnimy o najprawdziwszym celu Kościoła. Dlaczego wiele ludzi tonie? Czyli idzie na potępienie? Ponieważ często kościoły stają się właśnie jedynie niedzielnymi klubami. Pismo mówi, że Jezus wiedząc, że umrze, wybrał 12 uczniów. Uczynił to, aby przekonać ich o swoim planie dla Kościoła i wyposażyć ich we wszystko do wykonania tego zadania. Oni byli stacją ratunkową, ratującą tych, którzy toną. I to, co mówisz, czy to, co musisz, bracie, widzieć dzisiaj, to, że ten sam Bóg, który powołał ich, powołuje i ciebie do tego samego zadania. I dzisiaj chcę ci przekazać i powiedzieć o tym, że ty też możesz wykonać Bożą pracę, a nawet On wyposaży cię do tego również. To jest celem Kościoła. Dzisiejsze słowo to, którym chcę zacząć, to Ewangelia Mateusza, gdzie Jezus powołuje dwie grupy braci. Ewangelia Mateusza, 4 rozdział, 18 do 21 wiersza mówi nam o dwóch grupach. A Jezus, idąc wzdłuż wybrzeża Morza Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i Andrzeja, brata jego, którzy zarzucili sieć w morzu, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi. A oni natychmiast porzucili sieci i poszli za nim. I odszedłszy stamtąd dalej, Jezus ujrzał, można powiedzieć, drugą grupę, prawda? Ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zabedeusza, i Jana, brata jego, który wraz z ojcem swoim, Zabedeuszem, naprawiali w łodzi swoje sieci i powołał ich. Jak myślimy? Jakich kroków czy sposobów użył tutaj Jezus, by przygotować ludzi, tych 12 pierwotnych, którzy byli wcześniej rebeliantami? Jak myślicie, powołał ich do tego, aby kontynuowali jego dzieło po śmierci? Powiem wam, że były tam pewnego rodzaju trzy kroki. Po pierwsze, powołał ich. Powołał ich przede wszystkim do zbawienia. Czy nie zadajemy sobie pytania, kiedy czytamy te wersety, jak to możliwe, aby ci ludzie, wiedząc, że mają obowiązki domowe, widząc przechodzącego Jezusa, po Jego zawołaniu tak od razu wszystko zostawili i poszli, zostawili swoje domy, zostawili swoje rodziny, zostawili swoje obowiązki, zostawili swoje łodzie, zostawili swoje dzieci i poszli? Z pewnością nie. To jest skrótowa forma przekazania informacji. Byłoby to wprost nieludzkie. Tylko musimy pamiętać jedną rzecz, że to nie było ich pierwsze spotkanie z Nim. Zwróćmy się do Jana 1:40-41, gdzie odkrywamy, że Ewangelia Jana 1:40-41, odkrywamy, że Andrzej przychodzi do Jezusa i przyprowadza do Niego swojego brata Szymona i mówi do Niego: znaleźliśmy Mesjasza. Jana 1:40-41, Andrzej, brat Szymona Piotra, był jednym z tych dwóch, którzy to słyszeli od Jana i poszli za Nim. Ten spotkał najpierw Szymona, brata swego, i rzekł do niego: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. To jest powołanie. Do dobrej nowiny, do której są powołani wszyscy. Wołani są wszyscy. Andrzej powiedział: znaleźliśmy Mesjasza. Czy zastanawiałeś się nad tym? Czy znalazłeś Mesjasza? Czy znalazłeś Mesjasza? Mesjasz to znaczy? Kto? Słucham? Chrystus to znaczy Mesjasz. A Mesjasz jakie miał zadanie? Zbawić swój lud. Czy znalazłeś Mesjasza? Pierwszy krok to znalezienia Jezusa jako Mesjasza, jako Chrystusa, jako Pana. Czy takiego Jezusa znasz? Czy znalazłeś takiego Jezusa jako Pana, jako Mesjasza, jako Zbawiciela? Czy jako postać historyczną tylko? Czy jako tylko tego, który zabił na krzyżu i dzisiaj można o tym zapomnieć? Czy jako tego, który czy nie jako tego, który zapłacił za ciebie, a dzisiaj mówisz: muszę być dobrym człowiekiem, żeby dostać się do Królestwa Niebieskiego, bo jego zapłata jest niewystarczająca?
Takiego Jezusa znalazłeś? Czy znalazłeś właściwego, prawdziwego Mesjasza, który za ciebie zapłacił i powiedział: więcej ofiar nie będzie. To jest ostatnia, ostateczna ofiara. Który powiedział, że tam, gdzie jest zapłata za uczynki, to nie może być łaski. A ja dałem wam z łaski zbawienie przez wiarę. Drugie to zawołanie, powołanie, być uczniem. Wiemy, że Jezus miał ich sporo uczni, nie tylko 12, w pewnym momencie powołał nawet 70. W ten sposób mogli oni objąć większy teren, prawda, i dopukać do większej ilości domów, aby Ewangelia była głoszona. I trzecie to specjalne powołanie do tego, aby być apostołem, czyli jednym z 12. I tylko wtedy to funkcjonowało. Mateusza 10:2 Jezus powołuje ich, przedstawiając całą listę. Mówi tak. Mateusza 10:2-4. A te są imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, którego zwano Piotrem, i Andrzej, brat jego, i Jakub, syn Zabedeusza, oraz Jan, brat jego, Filip i Bartłomiej, Tomasz i Mateusz, celnik, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Kananejczyk i Judasz Iskieriot, ten, który też go wydał. Łukasz mówi również o tym, że zostali oni nazwani apostołami. To była unikalna grupa, kochani, z którą Jezus postanowił spędzić cały swój czas, jeśli byśmy powiedzieli, że full time postanowił z nimi spędzić. I tak też było. To była grupa unikalna, to była jedyna w swoim rodzaju grupa tych 12, z którymi Jezus spędzał cały czas, bez przerwy. Czy uderza nas fakt, że On nie powołał faryzeuszy, że nie powołał sadyceuszy, że nie powołał lewitów? Kiedy odkrywam ten fakt, to zastanawia mnie taka prostota, zwykła taka prostota tych ludzi, których powołał. To byli bardzo prości ludzie. Nie byli zbyt inteligentni, uczyli się dość powoli, mieli nawet zatwardziałe serca. Pamiętacie, jak na przykład wtedy, kiedy dzieci właśnie przychodziły do Jezusa, oni im zabraniali, bo Jezus musiał ich zgromić, powiedzieć: nie zabraniajcie dzieciom przychodzić do mnie, bo do takich należy Królestwo Niebieskie. Co jednak najbardziej mnie dziwi, to kiedy sprzeczali się między sobą o to, który z nich będzie największy w Królestwie Bożym. Wyobrażacie sobie taką sytuację, że dzisiaj my, pastorzy w Harvest, byśmy się sprzeczali między sobą, który będzie najwyższym królestwem? Gdyby to starsi zboru słyszeli, z pewnością by nas wszystkich pogonili i zaczynali wszystko od początku. Tutaj mamy grupę niedowiarków. Mówię o apostołach. Niedowiarków. Nieuków o zatwardziałych sercach, na których Jezus nakłada tak wielką odpowiedzialność, postanawiając użyć ich do tak wielkiej misji prowadzenia Jego owieczek po swojej śmierci. Ktoś musiał jego dzieło po jego śmierci wykonać. Wybiera ludzi, takich prostych. Zapamiętajcie sobie to, że Jezus nie wybiera wyposażonych. On wyposaża tych, których wybiera. Również może ciebie wyposażyć. Nie musisz być wyposażony. A więc po pierwsze, On ich powołał. Po drugie, On ich doświadczył. I doświadczał. Powołaniem było: pójdźcie za mną. A jak myślicie, co było doświadczeniem? Naśladujcie mnie. Jezus się też do siebie mówi: pójdź za mną. Ale to nie jest takie łatwe, kiedy sobie zdasz sobie z tego sprawę, że przyjdzie doświadczenie, które brzmi: naśladuj mnie. Jak będzie to widział twój brat, twoja siostra, twoja mama, twój tato? Jak będzie to widzieć twoja rodzina, twoi przyjaciele? Jak będziesz naśladował Jezusa? Będzie doświadczenie. Jezus jakby chciał powiedzieć: wykorzystam was i wasze znajomości między ludźmi w okolicach Morza Galilejskiego, wykorzystam wasze umiejętności, waszego zawodu i zastosuję je w stosunku do łowienia ludzi. On wiedział, że ich umiejętności w stosunku do ryb będą bardzo funkcjonalne i funkcjonowały bardzo dobrze w pracy do łowienia ludzi, do zbawienia. Jezus powiedział to przecież, prawda? Będziecie łowić ludzi od dzisiaj, a nie ryby. Jakie to są umiejętności? Po pierwsze, rybak jest cierpliwy. Rybak jest cierpliwy.
Sam jestem wędkarzem i wiem, ile godzin mogę spędzić nad wędką. Bez jedzenia, bez picia, bez odezwania się do mojej ukochanej żony. Wpatrzony w spławik albo w czubek wędki. Cierpliwość. Godzina za godziną, za godziną, za godziną. Gdyby widzieli Jezioro Galilejskie i wielkie na nim fale i wielkie sztormy, jakie tam się odbywały, to co jeszcze powiedzielibyśmy, że potrzeba do tego? Odwagi. Więc oni byli cierpliwi. Oni mieli odwagę. To również jest następna cecha rybaka. Widzieliście pewnie w telewizji na Discovery Channel jest taki cykl filmów Deadly Catch. Pamiętacie? Widzieliście to, prawda? Oni co prawda łowią kraby, a nie ryby, ale widzicie, jakie to jest niebezpieczne. Wielu z nich nie powraca do domu. Oddają swoje życie za to. Przepłacają to życie. Taka jest cecha rybaka. Chcąc być rybakiem ludzi, musisz mieć cierpliwość, zachęcenie i odwagę, bo czasami to jest niełatwe, a czasami jest również i niewygodne. Musisz mieć ponadto wiedzę, jaką przynętę założyć, na jaki hak, prawda? Aby złapała się ryba, a jeszcze w dodatku wielka ryba, żeby się złapała. Musisz mieć pewną wiedzę. Do tego służy Kościół Jezus, do tego cię będzie zaopatrywał. Będzie cię zaopatrywał, wyposaży cię. No i oczywiście wytrwałość. Znacie z pewnością tacy ludzi, którzy robią wielkie wypady na północ naszego kontynentu, do Kanady, bo tam jest bardzo dobre wędkowanie i nieraz wracają bez niczego i nie złapią nic, chociaż całą noc siedzą nad wędką i przyjdziesz do takiego gościa i powiesz mu, no to co? Chyba aż więcej nie pojedziesz. To ci co odpowie? No chyba nie mówisz tego poważnie. Pojadę i będę tak długo łapał, będę tak długo siedział, aż coś złapię. Więc taką trzeba mieć również wytrwałość. Kilka dni temu siedziałem z parą przyjaciół, oczywiście po obiedzie mieliśmy okazję mówić o Jezusie. Nie tylko, że nie chcieli słuchać, ale nawet wiązała się nieprzyjemna sprzeczka. Może powinienem zaprzestać takiego działania, może powinienem zapytać Boga, dlaczego mam się fatygować, jeśli ludzie nie chcą się nawracać. Bóg jednak mówi, uczyniłem cię rybakiem ludzi, a co robi dobry rybak, gdy nic nie złapie? Nie bierze mydła. Idzie ponownie łapać. To robi dobry rybak. Idzie ponownie łapać. Upór. Wielki upór. Człowiek wytrwały, jest uparty w tym, do czego zmierza. Zwróćmy uwagę na to, jak Bóg zdolności rybackie przetransponował na pracę dla Królestwa, dla swojego Kościoła. Wielu z was jest obdarowanych innymi umiejętnościami, takimi jak na przykład budownictwo, komputery, księgowość, czy mają organizatorskie dary, sprzątanie, gotowanie, opieka nad dziećmi, usługiwanie i tak dalej, i tak dalej. Każdym z tych darów, każdą z tych umiejętności możesz służyć Panu. Kościół jest to miejsce, w którym nie tylko bierzesz, ale dajesz. Których czynisz uczniami, innych, a jednocześnie pracujesz dla Pana. Musicie zrozumieć, że wszystkie wasze zdolności, dary są w Kościele bardzo przydatne i Bóg pragnie przełożyć je na język właśnie służby. Bóg chce, abyś pracował dla Jego Królestwa, używając swoich umiejętności. Kiedy Jezus mówi, użyj tego tu i teraz, to On wymaga posłuszeństwa, nie tylko wytrwałości. Przypominacie sobie chyba tak często omawianą sytuację. Niedawno, żeśmy też słyszeli to, James o tym opowiadał, w której Jezus, prawda, mówi do Piotra, ale zanim to mówi, to Piotr jest ze swoimi przyjaciółmi na jeziorze, nic nie mogą złapać, prawda, i nic nie złapali, wracają zmęczeni po całej nocy. Jezus jest przy brzegu, bo akurat naucza i oni są przy brzegu również i Jezus do nich przychodzi i mówi, zapuśćcie sieci po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Tak blisko brzegu. Wyobraźmy sobie tą sytuację jeszcze raz. Piotr z pewnością mówił do swoich kolegów, przecież teraz jest południe. Nie łapie się ryb w jeziorze galilejskim w południe, bo jest za gorąco i ryba się chowa na dużej głębokości. On w dodatku mówi, abyśmy zapuścili sieci po prawej stronie,
A tam jest właśnie płytko. I gdyby tam ryba by była, to by się dawno ugotowała. A poza tym przecież on jest cieślą. Co cieśla nam może mówić o łapaniu ryb? Z pewnością takie dyskusje były. Co się jednak stało? Posłuchali i złapali mnóstwo ryb. Także nie mogli unieść. To, co zrobili z własnej siły przez całą noc, nie przyniosło żadnego rezultatu. A gdy tylko posłuchali Jezusa, to rezultat był widoczny. Spektakularny. Musieli wołać drugą łódź do pomocy. Jeśli więc chcesz mieć sukces w swoim działaniu, to nieważne jest, czy według ciebie to jest dobre miejsce, czy dobry czas. Jeśli posłuchasz Jezusa, osiągniesz sukces. Nawet kiedy będziesz łapał w tym samym miejscu, w którym łapałeś całą noc i niczego nie złapałeś, to tym razem złapiesz. Czyli to, co chcę ci dzisiaj powiedzieć, idź z powrotem łapać w miejsce, które nie przyniosło wcześniej rezultatu. Jest wielu spośród was, którzy dzieliliście się wiarą, świadectwami z innymi bez rezultatu. Dzisiaj mamy cykl kazań przez Jamesa Come Home. Ci ludzie nigdy nie przyszli do domu. Może warto było pójść w to miejsce jeszcze raz, spróbować ich złapać, aby przyszli do domu, bo to jest ich dom. Idźcie i łapcie. Jezus chciał przez to powiedzieć im tak: jeśli ja idę z wami łapać ryby w miejscu niemożliwym i kończy się to sukcesem, to dajcie sobie sprawę z tego, że odkąd będziemy partnerami w łapaniu ludzi dla Królestwa Bożego. Jaki to wspaniały obraz, co łapiesz ryby całą noc, a one przepływają obok sieci. Ale wystarczy Jego moc, aby te ryby w środku dnia w upał na płyciźnie powiedziały: ej, tam jest sieć, płyniemy do sieci. I popłynęły całą ławicą, nie wiadomo skąd. Jezus ma moc rozkazać nawet rybom. I one posłuchają Go i zrobią to, co im rozkaże. Tak jest ze wszystkim, czego się On dotknie, czego rozkaże, czemu rozkaże. Jezus dał autorytet Adamowi do tego, aby panował nad rybami morskimi, nad ptakami, nad całym stworzeniem. Ale Adam przechlapał, jak wiecie, stracił autorytet. Jezus jest dziś drugim Adamem i On dzisiaj panuje nad wszystkim. Bez względu. Również nad wszystkim stworzeniem. Dlatego my głosimy innym z mocą Jezusa, bo jesteśmy partnerami Jezusa. Tak jak ryby nie mogły przyjść do sieci same, tak Jezus mówi, że nikt nie przyjdzie do Ojca, jak tylko przeze mnie. Oraz w Jana 6,44 czytamy: nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec. To się stało z Kasią, to się stało ze mną, to się stało ze wszystkimi tutaj, którzy przyjęli Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Musisz więc mieć moc Ojca, moc Jezusa, aby przyciągnąć innych do Niego. I kiedy mówisz w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, to pamiętaj, że to nie jest tylko zwykła formułka i regułka. Jeśli to mówisz, to musisz mieć autorytet od Ojca, żeby przyjść w imieniu Jezusa. Od Jezusa musisz mieć autorytet, upoważnienie, żeby w Jego imieniu wystąpić. Jak przychodzisz, mówisz w imieniu Jezusa Chrystusa. Wierzę bardzo w to, że jeśli jest między nami ktoś, kto jeszcze się tak naprawdę nie nawrócił, to Słowo Boże, jakie wypowiadam z mocą Jezusa, drąży teraz jego serce, ponieważ Słowo Boże ma moc. Wierzę Duchowi Świętemu. Czy ty wierzysz, że On mówi ci, że Jego potrzebujesz? Czy ty wierzysz, że On mówi ci, że bez Niego jesteś zgubiony? Czy ty w to wierzysz? Czy słyszysz w ogóle Jego głos, kiedy do ciebie to mówi? Słuchaj tego głosu, bo bez Niego nigdy nie staniesz się wierzącym. Może najwyżej religijnym człowiekiem. Bardzo długa jest droga od religii do wiary, od religijności do wiary, od religijnego człowieka do wierzącego. Bardzo długa droga. Znam takich religijnych. Moja żona była bardzo religijna, bardzo religijna. Dała mi warunek, że się ze mną nie ożeni, jak ja nie będę z nią chodzić do kościoła, a ja byłem niewierzący. Ja nie miało to znaczenia, bym był wierzący. Ważne było, żeby chodził do kościoła. Rozumiecie? Potem dowiedziała się, co to znaczy być wierzącą, a nie religijną. Dzisiaj by się śmiała z tego, gdyby ktoś powiedział, że jest religijna. Ona w ogóle nie jest religijna. Ja jestem w ogóle niereligijny. Wy nie jesteście w ogóle religijni. Jesteście pobożni. Jesteśmy pobożni, wierzący. Niech ludzie sobie mówią o religii. My będziemy mówić o wierze. Ponieważ On ci rozkazuje: idź i czyń uczniami. Tak powiedział Jezus.
to mimo złego czasu, złej pogody, złego miejsca, powinieneś powiedzieć: tak jest, mój mistrzu, niech się stanie według Twojego słowa. Idę. Nie sugeruj się tutaj tym zbyt dosłownie, nie wychodź teraz z kościoła, poczekaj, ale posłuchaj Jego głosu. Słuchaj Jego głosu. Słuchamy głosu Ducha. Pamiętaj jednak, że kiedy pójdziesz nawet o nieodpowiedniej porze, ale z Jego mocą, On nieoczekiwanie rozkaże rybom, aby przypłynęły do sieci. Rozumiesz? Dzisiaj myślę o tych, którzy są już wierzącymi i to przez parę lat i nigdy nie zdobyli się na świadczenie nikomu o Jezusie. Może powiesz: pastorze Andrzeju, ja bym poszedł, abym tylko otrzymał jakiś znak z nieba. Znam taką historię o człowieku, który wsiadł do autobusu, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, abym dzielił się dzisiaj z Ewangelią z kimś, to daj mi znak. Wsiadł do autobusu, jedzie. Wchodzi człowiek, staje tuż koło niego ten człowiek. Starszy człowiek i zaczyna biadolić, zaczyna płakać. Nie zwraca uwagi na to, kto jest koło niego i mówi: Boże, jeśli jesteś, to ja Cię strasznie potrzebuję, ja już nie mogę tak żyć. Panie, poślij mi kogoś, kto by mi o Tobie opowiedział, kto by mnie do Ciebie przyprowadził. Ten gość stoi obok, facet, i mówi: Panie, czy to od Ciebie? Czy to jest ten znak? Panie, ale ja nie jestem pewny. Jak to ma być ten znak, to pokaż mi jeszcze jeden znak. Niech kierowca tego autobusu zamieni się w dynię. Boże, czy to jest znak dla mnie? Czy to jest znak dla Ciebie? Ile takich znaków widziałeś w życiu? Potrzebuję drugiego znaku, nieraz mówisz, tak? Nie jestem pewien, czy to od Ciebie, czy od szatana. No szatan na pewno Cię o to nie poprosi. Na jaki znak Ty czekasz? Pracujesz gdzieś i nigdy nie podzieliłeś się z Twoim współpracownikiem? Nigdy? Albo z swym pracodawcą? Nigdy się nie podzieliłeś? Tym, co jest takie ważne w Twoim życiu? Nie musisz czekać na ewangeliczną eksplozję, aby się do niej przyłączyć. Bądź tylko wierny w małym. Bądź tylko tym, który jako głodny pokazuje drugiemu, gdzie jest chleb. Czy Ty z pomocą Bożą chciałbyś dzisiaj uczynić przyrzeczenie przed Bogiem, że pójdziesz do kogoś i powiesz Mu? Chciałbyś takie przyrzeczenie uczynić? To uczyń. Czy pozwolisz mi powiedz tamtemu, którego spotkasz, Ci o kimś, kto kiedyś przyszedł do mnie i powiedział mi o czymś, co zmieniło z kolei moje życie? To jest takie proste. Nie musisz zaraz wygłaszać wielkich teologii. Przyjdź, powiedz: byłem mordercą. Jaka będzie reakcja? Nie ma człowieka. Nie, powiedz: byłem grzesznikiem. To się jak spojrzy na Ciebie i powie: co, a już nie jesteś? Byłem złym człowiekiem. I nie wiedziałem o tym, wydawało mi się, że jestem dobry. Wydawało mi się, że nie grzeszę, a byłem największym grzesznikiem. Dowiedziałem się, że jestem brudny jak szmata. Tak mi powiedział Bóg w Piśmie Świętym. I teraz jestem inny. Bóg zmienił moje życie, zmienił moje postępowanie, zmienił mój sposób myślenia, zmienił moje reakcje na świat, na ludzi. A przede wszystkim zmienił moje spojrzenie na Jego samego, na Syna. Wiele rzeczy się w moim życiu zmieniło, poukładał mi Bóg w moim życiu wszystkie sprawy, które były nie po Jego myśli. Tak możesz do kogoś powiedzieć. Każdy będzie zainteresowany posłuchaniem takiej historii. Może nie musisz od razu mówić Bóg. Możesz powiedzieć: był ktoś taki, kto mi pomógł. O, wszyscy będą takie ucha nastawiać. Kto to taki? Kto to taki? Będą do końca opowieści słuchać. Kto to był taki, kto Ci tak pomógł, tak zmienił Twoje życie, który Cię ozdrowił, tak jak mnie, z raka złośliwego, prawda? Kto to był taki? Pomyślą sobie: o, muszę wziąć notatnik, zaraz napisać imię tego lekarza, który to zrobił. No, kto to był? Jezus! Taka będzie reakcja. Jezus to uczyni. Czy chciałbyś komuś powiedzieć? Ludzie bardzo lubią słuchać takich zwierzeń. Możesz powiedzieć: kiedyś żyłem tak, dzisiaj żyję inaczej. Może kiedy usłuchasz Boga rozkazu i wyruszysz na połów, to On zawoła Ci te wszystkie ryby, tak Ci zawoła, żebyś miał pełną sieć, tak jak Piotr, i będziesz musiał wołać na pomoc jeszcze drugą łódź. Może myślisz, że po takim sukcesie Piotr powinien powiedzieć: no Panie, jeśli jesteś taki dobry w łapaniu ryb, to fantastyczne co robisz, to założymy kompanię, spiszemy umowę,
kontrakt, prawda, będziemy dobrze zarabiać, a profit będziemy, część profitu odprowadzać Twojemu ojcu. Może nie jeden z pytań zareagował dzisiaj, prawda? Powiedział, och, to był fantastyczny biznes. Ty będziesz naganiał ryby, prawda, a my będziemy wyciągać, nawet nie musisz nic zrobić, tylko stoi tutaj na froncie tej łodzi i pokazuj nam, gdzie mamy rzucać sieci. A nie, Piotr co powiedział? Piotr nawet na to nie zwrócił uwagi. Nawet nie myślał o pieniądzach wtedy. Gdzie w Ewangelii Łukasza, przepraszam, w 5 rozdziale, 8 wierszu mówi tak. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc, odejdź ode mnie, Panie, bo jest człowiek grzeszny. Wszystko, co Piotr zobaczył przy Jezusie w tym momencie, to jest, że jest grzesznym człowiekiem. Ja wczoraj rozmawiałem z kobietą, która uważa się za bardzo dobrą osobę, bardzo świętą, codziennie chodzi do kościoła. I wiesz, bracie, co usłyszałem, bo ty tą kobietę znasz. Ja w ogóle nie grzeszę, proszę księdza. Ja w ogóle nie grzeszę. Rozumiecie to? Ludzie nie mają pojęcia o tym, czym jest grzech. A ktoś powiedział, nie wiem jak to wyliczył, może są już takie komputery, ale ktoś powiedział, że człowiek samymi myślami grzeszy około 2000 dziennie razy. 2000 dziennie, 2000 razy dziennie. Możemy to sobie wyobrazić? Jest osoba, która mówi, ja nie grzeszę. Słowo Boże mówi, że wszyscy żeśmy zgrzeszyli, nie ma w nas chwały Bożej, że jesteśmy brudni, właśnie tak dokładnie mówi jak szmata. I tacy brudni chcemy przyjść do Jezusa. Przepraszam. Do Jezusa możemy przyjść. Chciałem powiedzieć, tacy brudni chcemy przyjść do Boga. Chcemy przyjść do Jego Królestwa. W takich szatach nieobmytych. Tylko Jezus może nas uczynić czystymi, tylko Jezus nas może obmyć, tylko Ewangelia. Wiecie, co to jest Ewangelia? Dobra nowina. Że z brudnego robi czystego. Że wasze szaty zbieleją jak śnieg, powiedział, czerwone jak krew, jak szkarłat. Zbieleją, kiedy przyjdziecie do mnie, nie do kogo innego. Ludzie różnymi innymi drogami obchodzą do Jezusa. Dlatego powiedział Jezus, czyńcie uczniami. Nie powiedział, czyńcie religijnymi ludźmi. Powiedział, czyńcie uczniami. Uczeń słucha swojego nauczyciela. Uczeń zna swojego nauczyciela. Uczeń zna. Dlatego przyprowadzaj ludzi do Jezusa, aby poznawali prawdę. On wiedział, Piotr, że jest w obecności Boga, dlatego była taka jego reakcja. I nie myślał o pieniądzach za ryby. W tym momencie mógł tylko wielbić Boga. Był w obecności kogoś, kto mógł łapać ryby za niego. I dzisiaj tylko będziesz posłuszny mu, będziesz pamiętać, że jesteś w obecności Boga i że On będzie za ciebie robić wielkie rzeczy. Tak kiedy my przyprowadzamy ludzi do Jezusa, to również padamy przy Nim uwielbieniem. Kiedy będziesz robił to bez uwielbienia Boga, bez padania przed Nim na kolana, nic się nie stanie. Dlatego na początku powiedziałem Ci i zapytałem, czy byłeś kiedyś, czy powiedziałeś, ile wysiłku włożyłeś w to? Nieraz, bo wiem, że włożyłeś i nic nie było, żadnych efektów. Bo nie było w tym Jezusa. Nie było tego, który powiedział Ci, tu rzuć sieć. I jeszcze nie tylko, że kazał rzucić sieć w to miejsce, ale tam w to miejsce naganiał ryby. Jakby chciał powiedzieć, słuchaj, ja rybom tam kazałem przepłynąć, jak tu zarzucisz, to one przepłyną obok. Ja już wiem, dokąd one płyną. Rzucaj szybko. To jest pokora. Pokorna świadomość, że to Bóg używa ciebie w biznesie rybackim. Tak jak wcześniej powiedziałem, że On nie wybierał zaopatrzonych. On zaopatrywał wybranych. I zaopatrzy również i ciebie. Wracając do XVIII wieku, do tego wybrzeża w Cleveland, Ohio, na jeziorze Erie, statki popływające do portu miały zbudowaną wielką latarnię, wysoką latarnię, którą mogły z odległości dużej widzieć. To była latarnia główna, która pokazywała tylko kierunek wpłynięcia do portu. Ale przed samym portem były mniejsze latarnie na bojach, poustawiane w miejscach, gdzie są rafy kamienne, żeby statki się nie rozbiły. Pewnego dnia płynął statek, to jest następna historia, kiedy się przybliżał do lądu, widząc tą latarnię, na wskutek sztormu wielkiego, te małe
latarnie pogasły. Pamiętajcie, że to był XVIII wiek, nie było jeszcze elektryki. Pogasły. I statek się rozbił i wszyscy ludzie zatonęli. Nie było komu ich ratować, bo na brzeżu były same kluby. Nie było ani jednej stacji ratunkowej. Ani jedna łódź nie wypłynęła. Te małe światła pogasły. I kiedy ja przedstawiam tą historię, to po to, żeby też pokazać, że tym wielkim światłem jest Jezus Chrystus. A my jesteśmy tymi małymi lampkami, tymi małymi światłami, które muszą doprowadzić ludzi do portu. Na samym końcu, kiedy Jezus jako światło pokazuje, tu jestem, tu jest mój Kościół, to my jesteśmy tymi małymi lampkami na tych bojach i nie możemy się dać zgasić. Przy dzisiejszej technice to jest oczywiście niemożliwe. Ale my musimy używać swoją technikę. A wiecie, jaka jest nasza technika? Naszą techniką jest Duch Święty i Jego moc. Ktoś wtedy po tym wypadku, nie pamiętam w tej chwili nazwiska, napisał pieśń. Niech Boże światło zawsze płonie. Jest to hymn. Nie będziemy dzisiaj śpiewać go, bo sam go nie znam, ale obiecuję wam, że dowiem się i odnajdę ten hymn, aby kiedyś zaśpiewać go z wami. Niech Boże światło płonie. Nie jesteśmy klubem po to, abyśmy się dobrze czuli. Jesteśmy stacją ratunkową dla tonących. Z Jezusem Chrystusem jako partnerem. A może powinienem powiedzieć jako prowadzącym. Czy jest ktoś tonący? Czy jest tu ktoś tonący? Wierzę, że jest. Jak jest, to może podnieść rękę, może przyjść do przodu do modlitwy, może z nami rozmawiać po nabożeństwie. Będą liderzy stali na froncie do modlitwy. A może nie wiesz o tym, że toniesz. Może ci się jeszcze całkiem dobrze po tej wodzie chodzi. Może nie czujesz, że toniesz, bo ta woda ma ciepło twojego ciała i nie odczuwasz, że jesteś w wodzie już po uszy, aż ci zabraknie powietrza. Przyjdź do przodu. Będziemy się o ciebie modlić. Wiesz, kto jest tonący? Ten, kto nie oddał życia Jezusowi, który nie miał nigdy momentu nawrócenia w swoim życiu, ponieważ nie można się urodzić nawróconym. Chodzenie do kościoła przez 100 lat, gdybyś nawet miał, nie znaczy, że jesteś nawrócony. Znaczy, że jesteś religijny. Jeśli nie miałeś takiego momentu i nie przyjąłeś Jezusa jako swego Pana, to co dzisiaj mówiła Kasia, list do Rzymian świętego Pawła, 10 rozdział, 9 wiersz mówi, jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, a w sercu uwierzysz, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Dlatego Kasia ma pewność zbawienia, dlatego ja mam pewność zbawienia, dlatego Ty masz pewność zbawienia i Ty masz pewność zbawienia i Ty masz pewność zbawienia, bo wiesz, że Jezus spełnia swoje obietnice. On nie powiedział, że ewentualnie będziesz zbawiony i zobaczymy, jak przeżyjesz życie, ile będziesz miał dobrych uczynków. Nie. On powiedział, jeśli to uczynisz, zbawiony będziesz. Widzicie, do Efezjan czytamy w drugim rozdziale, 8 wierszu, łaską zbawieni jesteśmy przez wiarę. I to nie z was, Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. A więc nie chlub się uczynkami swoimi, jeśli jesteś dobrym człowiekiem i uważasz się za dobrego człowieka i codziennie pomagasz komuś i robisz wspaniałych, dużo uczynków, bo przed Bogiem one są bez wartości, jeżeli są bez wiary. I mimo Twoich dobrych uczynków, muszę Ci powiedzieć, dzisiaj z mocą Bożą, bo to mówi Pismo Święte, czy się będzie podobało, czy nie, i z miłością, bo Cię kocham bardzo, że idziesz do piekła, gdybyś w tej chwili umarł. Czy umarła? Ze swoimi najlepszymi uczynkami pójdziesz tam. Piekło będzie wyścielone całe wspaniałymi uczynkami ludzi, którzy to czynili bez Jezusa i bez mocy Bożej i bez wiary. Dlatego w 10 wierszu czytamy w tej samym liście do Efezjan, że przez to, że jesteśmy w Jezusie, że Jezus nam dał dobre uczynki dopiero z wiary, których mamy chodzić i które mamy czynić, z wiary, wtedy one się Bogu podobają. To mówi 10 werset. Że jesteśmy przeznaczeni do dobrych uczynków, do których jesteśmy stworzeni, do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili, w uczynkach z wiary.
Słowo Boże mówi, że wiara bez uczynków jest martwa, to znaczy, że nie przynosi owoców, ale uczynki bez wiary nic człowiekowi nie dadzą, tylko zatracenie. Dlatego Jezus musiał umrzeć, aby zmienić sytuację naszą. Dlatego musiał umrzeć, że myśmy nie mogli umrzeć. Gdybym ja Ci powiedział, że zapłatą za Twój grzech jest śmierć, tak jak powiedział Bóg, i dzisiaj bym Ci kazał umrzeć, to w jaki sposób mógłbyś potem żyć jako nowy człowiek i uznawać tą zapłatę za to, żeby utrzymać życie wieczne? Byłby to nonsens, prawda? Więc ktoś musiał to zrobić za Ciebie. Jezus to zrobił za Ciebie. I dlatego powiedział, że z łaski jesteś zbawiony. Bo ja już to zrobiłem, daję Ci łaskę, to za darmo. Daję Ci to za darmo. Przyjdź do przodu, jeśli Słowo Boże ma na Ciebie wpływ i mówi Ci, że potrzebujesz Jezusa. Albo może powinienem inaczej zawołać. Jesteśmy w końcu w Kościele. Powinienem zawołać: ratownicy, do dzieła! Ratujcie tonący. Jest nas tu tak wielu. Do dzieła, ratownicy. Wyciągajcie ich na siłę z wody. Nie czekajcie, aż zakończy się ostatni znak, ból. Wyciągajcie z wody od razu. Może niektórym się to nie będzie podobać, może niektórzy lubią nurkować, nie wiem. Powiedzą, ja tylko chciałem zanurkować, a Ty mi wyciągnąłeś. Nie wiem, ale obawiam się, że tak nie będzie. Ratownicy do dzieła. Dostrzeżcie tonących. Nie bądźcie członkami klubu Marina, klubu wzajemnej adoracji. Prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa ratuje ludzi. Dlatego Jezus powiedział: idźcie na świat i czyńcie uczniami wszystkie narody. Wszystkie narody. Czy Polacy zaliczają się do wszystkich narodów? Może nie. Zaliczają się, prawda? Wszyscy. Wszyscy potrzebują Jezusa. A więc ratownicy do dzieła. Nie bójcie się. Uczynicie to z mocą Bożą i ryb będzie pełno. Ojej.